startuje tutorial. To może oznaczać tylko jedno. Że, że co? dzisiaj że, że będzie zimno. Że zbliża się zima, tak? Tak jest. Hmm. To zima już nadeszła kilkadziesiąt lat temu, jak się proszę pana okazuje tutaj. Dokładnie chodzi nam o grę Frostpunk numer 2. Przeze to... mnie przynajmniej od bardzo dawna wyczekiwana, bo na początku premiera miała być na przełomie 2023 i 2024. Później miała być premiera w lipcu. No i w końcu doczekaliśmy się tej premiery we wrześniu. Tak, I... ale no to przekładek było, bo mówili, że muszą być, żeby się dobrze grało. No i po I się, się grało. my to graliśmy to na klatę. Tak, tak. Ja też wolę dłużej zaczekać, ale dostać produkt dopracowany, taki jak sobie wydawca i producent założył, a nie, że później jakieś. Oczywiście tutaj też się. Day One patch pojawił, kilka łatek od tego czasu dodatkowo też wyszło. Warto dodać, że jest to gra polskiego studia. Yy, dokładnie w ogóle warszawskiego studia, warszawskiego które ma siedzibę studia. na ulicy Brzeskiej. Jest, jest to 11bit. No i yy, cóż, proszę pana. Po, mam powiedzmy, powiedzieć długo czy krótko? Nie, no będziemy trochę to rozkładać na czynniki pierwsze. I w ogóle powinniśmy powiedzieć o jedynce. Bo gdy powstawało, powstawała pierwsza część Frostpunk'a, to o 11 Beat Studio na świecie. W ogóle tak nie za bardzo, nie ktoś za bardzo. słyszał. tak. tak. Oni mieli wtedy tylko This War of Mine w swoim portfolio i to było tak naprawdę. No, no dobra, Jeszcze no, parę to, rzeczy innych, i, tak. I to trzeba dodać, że to This War of Mine to jeszcze wtedy nie było odkryte aż tak, aż jak, tak. tak jak teraz jest odkryte. Jeszcze nie było w muzeum tam w Nowym Jorku, nigdzie go nie było. No Aże i nie było, było w polskich szkołach, ale, tak. Ale jeszcze jego historia miała się narodzić. I wy Wyszedł Frostpunk, który był swego rodzaju na tamte czasy objawieniem na rynku gier komputerowych, ponieważ był, no, no wprowadzał dosyć świeżą mechanikę i świeże myślenie o grze strategicznej. To znaczy, gra nie była skierowana na. Odkrywanie, eksploracje, rozszerzanie jakby świata, przemierzanie i tak dalej. Tam miałeś przetrwać. A wszystko rozgrywało się wokół jednego centralnego punktu na mapie naszej gry, która to jakby no była epicentrum wręcz rozgrywki. No i to było takie nowum na tamte czasy. No po, po, poza tym klimat też był genialnie budowany w tej rozgrywce, mimo że ona jest typową strategią. No i ja tutaj się z tobą, szanowny panie, nie zgodzę, bo jest to gra survivalowa z elementami city buildingu. No tak, tam... ale chodzi mi o to, że jakby jest... Ekonomiczna na pewno jest, tak. Że, że, jest że jakby ekonomia. wygląd tej gry jest strategiczny, nie? W sensie nie masz tam bohatera, który sobie chodzi, coś tam robi, tylko no jest to takie... Mm, około SimCity, no w sensie, czy, czy no, no rozumiesz, no? Tak, ja tak, rozumiem, bo spędziłem tyle ludziom, godzin z tą grą, że to aż wstyd się chyba przyznawać. Którzy być może nigdy wcześniej nie spotkali się z Frostpunkiem, choć szczerze mówiąc wątpię, żeby ktoś nie, nie widział pół skrina, chociaż. Albo jakieś tam zajawki z tej gry. Słuchajcie, w ogóle żeby zagrać w dwójkę, to wcale nie trzeba grać w jedynkę, a jeśli chcecie, to równie dobrze dzisiaj możecie w jedynkę zagrać, bo ona tak bardzo na swojej aktualności nie straciła um, szczególnie jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tą grą. Tak, no i warto dodać, że jedynka dostępna jest na większość platform, a dwójka, o której będziemy dziś rozmawiać, na razie, na razie tylko na komputery i tyle. Na nic więcej nie ma, ale ma wyjść. szykują się, tak. Szykują się do tego, żeby były porty również konsolowe, ale my dziś będziemy mówić o wersji na PC. Ciężko by było mówić o jakiejkolwiek kontynuacji, ponieważ czy jedynkę da się przejść? Da się, da się w ogóle wygrać. Tak. I to zarówno te scenariusze, które pochodzą z kampanii, jak i ten tryb nieskończoności, gdzie rzeczywiście możesz to swoje miasto poustawiać tak, że ono sobie samo funkcjonuje, a ty tylko obserwujesz, i tam już ludzie wtedy nie umierają, nie odchodzą. ja nawet jak zachorują, to jesteś w stanie ich wyleczyć. Tak jest. Czyli tak typowo survivalowo jesteś w stanie to wygrać, jesteś w stanie przetrwać i te wszystkie e, mrozy, gdzie tam temperatura niby spada do minus 120 stopni, nawet w niektórych scenariuszach jesteś w stanie to przetrwać, jeżeli masz to miasto odpowiednio rozbudowane. Ale ciężko by było napisać scenariusz do tego, że coś się dzieje, jest dwójka. Więc po prostu dwójka jest. Yy, otóż yy, ja miałem takie wrażenie, grając w kampanię z dwójki, że ta ciągłość chronologiczna jest rzeczywiście zachowana. Jak graliście w jedynkę, to tam yy, ostatnim scenariuszem jest yy, upadek Nowego Londynu. Kiedy ty musisz wybrać, chyba tam jest 500 mieszkańców czy 250 mieszkańców, zaopatrzyć ich w towar i wysłać spod tego generatora, przy którym mieszkacie, bo on tam ma jakąś awarię i wiadomo, że w pewnym momencie przestanie działać, więc zaopatrujesz ich tam i w żelazo, i w drzewo, i w węgiel, i w jedzenie, i w te. Steamcory, czyli no jakby takie te rdzenie które są używane do najbardziej skomplikowanych budynków wysyłasz ich takim mega pociągiem żeby szukali sobie jakiegoś nowego miejsca na osadę no i dwójka podejmuje historię mniej więcej w tym momencie bo prologiem w ogóle do tej kampanii jest miejsce gdzie właściwie znajdujesz ten pociąg taki już rozwalony nikogo tam nie ma są tylko jakieś trupy no i tam zaczynasz budować tak tymczasową osadę po to tylko i wyłącznie, żeby czekać tam na ratunek. Czyli ta ciągłość w miarę jest zachowana. Zresztą tych nawiązań do jedynki będzie później w kampanii trochę więcej, ze względu na to, że o ile w jedynce mieliśmy na przykład takie osady, gdzie miałaś 100, 200, no największe osady to tam powiedzmy właśnie tych 500 mieszkańców, no to w dwójce to już są osady po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czyli już nie zarządzasz jakimś tam Miasteczkiem, yy, tylko już rzeczywiście jest to jakaś metropolia w Arktyce. Co ma swoje plusy i minusy, no bo z plusów to na pewno będzie to, że o wiele bardziej imponujące te osady możesz budować. Natomiast z minusów, o ile w Wiedynce jak ktoś tam z twojej osady umarł, to miało to ogromne oddziaływanie na te dwa najważniejsze wskaźniki, czyli niezadowolenie i nadzieje. Rzeczywiście nadzieja mocno spadała, niezadowolenie wzrastało. Dostawałeś imię i nazwisko tej osoby, która umarła, no to w dwójce już dostajesz informację, że tam 300 ci umarło na przykład naraz mhm. albo właśnie w tym roku. Co jest kolejną znaczącą różnicą, bo w jedynce mieliśmy ten czas gry podzielony na dni i godziny. W dwójce mamy już dni. I tygodnie, czyli rzeczywiście już grasz, na przykład prowadzisz jakąś osadę 300-400 tygodni, czyli to zamienia się wszystko w lata, jest coś takiego jak przyrost naturalny, czyli jest już sporo bardziej rozbudowano. Czyli po prostu przeszliśmy na mechanikę, która nam udynamicznia nieco to, co się dzieje. Trochę tak. Yy... Z, czyli z takiej skali mikro przeszliśmy trochę do, do skali średniej, I... bo, bo nie, nie możemy powiedzieć, że to skala makro, no ale jakby jak w najbardziej tym kontekście. I to do tego stopnia, że możesz zakładać. Jakieś tam dodatkowe sobie osady, że to nie jest tylko to Twoje jedno miasto, i gdzieś tam, jak wyruszasz na ekspedycję, wysyłasz swoich skautów, to oni tylko mogą przynieść jakieś towary, albo mogą odszukać jakichś zagubionych tam ludzi i ich do Twojej osady przeprowadzić, Mogą założyć kolejną osadę, taki hub produkcyjny, można by to nazwać, chyba to by było najbliższe. Cały czas dziś na stole leży przed nami komputer, i na nim odpalony Frostpunk 2 od 11 Bit Studio. Z, za miedzy, tak na dobrą sprawę, bo to gra, która powstawała, no praktycznie jakbyśmy wyjrzeli dobrze przez okno naszego studia, to moglibyśmy spróbować gdzieś tam pomiędzy drzewami dojrzeć. Ty, to chyba dla ciebie jest za miedzy, bo dla mnie to sąsiady. No tak, to prawda. Ja jestem jak powiślak, to. Poza tym posługuję się nomenklaturą studyjną teraz. Tak? A, no tak, no zamiedzy, jeżeli chodzi o nasze studio jak najbardziej. Dobrze, Łukasz, od czego zaczynamy na dobry początek w ogóle rozgrywkę? Bo zrobiliśmy taki długi wstęp o jedynce, o dwójce, więc jakby co się rzuca na, na pierwszy ogień? To znaczy, czy my mamy jakąś ważną decyzję do podjęcia na początku, czy tam jest jakieś takie delikatne wprowadzenie do tej rozgrywki i do mechanik, które znaczy, w rozpanku 2 są. I jest oczywiście prolog, który cię przede wszystkim do tej mechaniki wprowadza, co jest bardzo ważne, bo ona różni się, może nie diametralnie, ale całkiem sporo różni się od jedynki. O ile cały czas ten generator jest twoim centralnym punktem i najważniejszym elementem twojej osady, to już teraz nie musisz w taki pierścieniowy sposób wokół tego generatora różnych budynków stawiać, żeby one miały odpowiednie ogrzewanie w tym mrozie. Możesz tworzyć dzielniki. Czyli nie stawiasz pojedynczych domów, tylko zaznaczasz teren, na którym ma pojawić się dzielnica mieszkalna. Zanim to zrobisz, to musisz tą zmarzlinę po porozbijać, czyli mhm. musisz tam wysłać jakiś swoich skautów, żeby oni ten teren przygotowali pod jakąkolwiek budowę tych dystryktów, które możesz stworzyć jest kilka, bo jest dystrykt logistyczny, którego używasz właśnie do wysyłania skautów na jakieś tam zwiady, jest dystrykt mieszkalny, no to wiadomo, to tam będą mieszkali ludzie, dystrykt produkcyjny, gdzie te wszystkie zasoby, które wydobędziesz, będą przetwarzane na to, co sobie wymarzysz, dystrykt właśnie wydobywczy, żeby te wszystkie zasoby wydobywać i dystrykt taki, który zaopatruje twoją osadę w jedzenie. I do tego oczywiście te wszystkie dystrykty możesz później rozszerzać i w konkretnych dystryktach konkretne budynki do nich dodawać. Czyli możesz sobie naprawdę daleko od tego generatora jakiś dystrykt postawić i on tam będzie dróżką, jakimś rurociągiem połączony i będzie miał ciepło. Gdybyście nie grali w jedynkę, to przypominamy, koncepcja gry jest taka, że jest bardzo zimno na tak, nasz jest globalne oziębienie. Jest globalne oziębienie i y, mamy dostępny po prostu taki gigantyczny generator ciepła, dzięki któremu jesteśmy, w, znaczy, w jedynce promień tego generatora wyznaczał strefy, w których można robić różne rzeczy w dwójce, tak jak Łukasz powiedział. No nieco się zmieniło podejście do tego i chyba dobrze. Znaczy bo wprowadza to po prostu element, którego nie było w jedynce? Co też domyślam się, że kompletnie wpływa na strategię rozbudowywania miasta. Tak jest, i tutaj dochodzimy do takiego punktu, który ja bardzo długo nie wiedziałem, jak ocenić tą grę. I z jednej strony jest bardzo fajna, bardzo przyjemna do grania. Natomiast jeżeli oczekujecie, że to będzie Frostpunk 1, że to będzie jedynka tylko na sterydach, może się okazać, że będziecie rozczarowani, bo o ile jest to moim zdaniem godny następca, to jest to gra. Dosyć inna. Jakby ten motyw przewodni, fabuła, to środowisko, w którym się poruszacie, no to to pozostaje niezmienione i to jest nam znane, natomiast sama rozgrywka czy forma tej rozgrywki, no już jest może nie diametralnie, ale całkiem, całkiem inna. Szczególnie jeżeli chodzi o zasoby. Mhm. Zasoby się zmieniają, już węgiel nie jest Twoim głównym zasobem. Masz gaz naturalny i masz ropę naftową, które ten. Węgiel zastępują, są bardziej wydajne. Nie masz już drewna, stali, tylko masz po prostu prefabrykaty i pojawia się waluta. Aha. Jako, że ja grałem w angielską wersję, no to najlepiej, jak jestem w stanie to przetłumaczyć i jeszcze na taki nasz polski klimat, walutą są po prostu kartki na ciepło. Czyli masz takie dodatkowe hmm. kupony, które ludzie zarabiają, wydają i które ty też musisz wykorzystywać do jakichkolwiek konstrukcji, czy właśnie do rozbijania tej wiecznej zmarzliny. Widzę tu pewną logikę. To znaczy mam wrażenie, że po prostu minęło sporo czasu tak, w świecie minęło w kilka lat, dokładnie tak. Przez co jakby i zasoby, surowce, i ekonomia po prostu z biegiem czasu zmieniła się z tej takiej bardzo wczesno XIX-wiecznej na, tak. na taką już dosyć ustrukturyzowaną, bardziej nowoczesną i sformalizowaną? Tak, jak najbardziej. Kolejną nowinką będą frakcje których doświadczycie w tej grze, o ile w, w jedynce e, rzeczywiście jak mieliście osadę, która liczyła tam kilkuset mieszkańców maksymalnie, e, no to tam nie było miejsca na frakcje, ale mogliście różnego rodzaju dekrety wydawać, e, co tam będziecie dodawali do jedzenia, czy otworzycie dom publiczny, e, czy będziecie serwowali zupę, czy gulasz e, i tak dalej, i tak dalej. E, w dwójce pojawia się tych frakcji całkiem sporo, bo ich jest chyba w sumie kilkanaście, natomiast w poszczególnych scenariuszach maksymalnie Maksymalnie się ich pojawia pięć. Każda frakcja ma jakieś tam inne swoje dążenia. Ale inne czy to są idea... frakcje polityczne Ta, czy frakcje dokładnie tak. mi mieszkalnicze? Nie, 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 frakcje polityczne. Jednym z takich najważniejszych budynków, które ja polecam zbudować jak na jak najwcześniejszym etapie gry jest. Nazwijmy to kongresem czy senatem. I senat, oczywiście, co kilka tygodni tam się zbiera i jakieś konkretne prawo uchwala. Natomiast to prawo nie zależy od Ciebie, czy będzie uchwalone, czy będzie odrzucone, tylko zależy właśnie od tych yy, frakcji, które. Yy, którym no żeby zyskać ich przychylność ku jakiemuś twojemu pomysłowi no to oczywiście jak to w polityce musisz im coś obiecać, że coś zrobisz, jak później to zrobisz, no to zyskujesz ich zaufanie, a jak tego nie zrobisz, to to zaufanie y, tracisz. Y, bardzo dużo jest takich analogii do tej nowoczesnej polityki, bo rzeczywiście w pewnym momencie Szczególnie na tych niższych poziomach trudności dochodzisz do takiego poziomu, że tylko obiecujesz coś jakiejś frakcji, później tą obietnicę spełniasz i wszystko działa, ale jak nagle zrobisz tak, że przestaniesz tę obietnicę spełniać, to dalej jesteś w stanie gdzieś tam wynegocjować sobie przychylność do konkretnych jakichś Twoich decyzji. Czyli możesz mieć taki rozwój bardziej nastawiony właśnie na technologię i na rozwój osady, możesz mieć taką frakcję, która będzie chciała jak największej ekspansji, zakładania kolejnych osad w pobliżu tej twojej głównej. Będzie też taka frakcja powiedzmy bardziej klasyczna, która, która jest nastawiona na tradycję, na zachowanie tego, co w ogóle nas tutaj do tej Arktyki przygnało. Oczywiście inżynierowie, pracownicy czy robotnicy będą mieli swoje osobne frakcje. W pewnym momencie niestety ta mechanika frakcjowa, ona się staje, przynajmniej dla mnie się stała powtarzalna. Ale czy ona wywraca ci rozgrywkę do góry nogami i determinuje to, że w jakiś konkretny sposób musisz tę kampanię dalej rozgrywać, czy... No ma wpływ, ale nie aż tak duży. Wszystko zależy tak naprawdę od poziomu trudności, który sobie wybierzesz. Okay. bo jeżeli będziesz grał na tym najłatwiejszym, czyli Citizen Obywatel, to tak naprawdę to sztuczna inteligencja komputerowa, ona ci będzie te głosy tak doliczała, żeby to prawo, które zaproponowałeś, gdzieś tam zostało przepchnięte. Natomiast na tych wyższych poziomach trudności, rzeczywiście, bardzo uważnie te rozgrywki polityczne musisz jakby sobie dopracowywać. Czyli to nie jest tak, że coś obiecasz, później tego nie spełnisz. Ta reakcja rzeczywiście będzie o tym przez długi czas pamiętała, że zostali wystrychnięci na dudka. Rozumiem. No to też zmienia trochę podejście i perspektywę tego, jak w tym frostpanku 2 należy się poruszać. Czy coś się Łukaszu zmieniło względem jedynki a dwójki odnośnie takich kwestii, klimatyczno-muzycznych, bo to jest to, co ja. Och, muzyka świetnie, w jedynce. Świetnie orale. pamiętam z jedynki i co mi zapadło w pamięci, aż do tej pory i trochę żałuję, że nie mogę jeszcze pograć sobie. W dwójkę, ale wiem, że miałem, mam tutaj dopisane. Zapytaj o muzykę i klimat. Czy jest podobnie? Klimat rzeczywiście jest bardzo podobny do tej jedynki. To znaczy, cały czas czujesz, szczególnie na tych wyższych poziomach trudności, że każda Twoja decyzja, nawet jak jest jedna jakaś za późno podjęta, to może ci całą rozgrywkę rozwalić i będziesz musiał zaczynać od początku, po prostu nie przetrwasz. Pamiętajcie, że to jest gra survivalowa. Um, także klimat jest jak najbardziej na miejscu, mimo że masz o wiele większą tą osadę i te dystrykty mogą być bardziej oddalone od generatora. Możesz sobie na każdy dystrykt kliknąć i y, za pomocą specjalnego przycisku kamera z takiego rzutu z powietrza przenosi cię po prostu w życie tej dzielnicy konkretnej, mhm. y, gdzie możesz poszczególne nawet y, buzi tam, twarzy, nie widać tych ludzi y, tak dokładnie, natomiast jesteś w stanie trochę tego życia w każdym, w każdej z dzielnic poczuć. Jeżeli chodzi o muzykę, to ja tutaj miałem pewne obawy, yy, bo naprawdę była wysoko pod, powieszona poprzeczka przez jedynkę, czy w ogóle dwójka będzie w stanie do tej poprzeczki doskoczyć. Yy, wydaje mi się, że doskoczyła. Nie będę mówił, że ona jest lepsza, czy yy, gorsza w jedyn niż w jedynce. Yy, jak najbardziej pasuje do tej rozgrywki, czyli ona nie będzie wam absolutnie yy, przeszkadzać. Natomiast ten klimat yy, tej waszej osady w, w, w Arktyce, w tych niesprzyjających warunkach, ona wam dodatkowo buduje jak najbardziej. No i... co, co z poziomem trudności? Bo pamiętam, że jedynka y, było dosyć sporo takich zarzutów, że mimo tego, że tych poziomów trudności jest naście, może nie dziesiąt, ale jest ich sporo, to na najłatwiejszym poziomie trudności i tak ta gra stwarzała pewne problemy. Ym... Słuchajcie, no, jeżeli nie jesteście za pan brat z city builderami, ze strategiami, z grami ekonomicznymi, to rzeczywiście, nawet na tym najłatwiejszym poziomie trudności, y, może wam Frostpunk 2 sprawić problem. Jak jesteście z jedynką za pan brat, to możecie śmiało od oficera startować, chociaż y, ja wystartowałem od oficera, żeby sobie za, wie, za wysoko tej poprzeczki nie wieszać. I bardzo szybko się ta gra skończyła dla mnie tym, że mnie po prostu wyrzucili. Mo y, osoby mojego stewarda zasady i gdzieś tam pewnie zamarzłem w tym wirtualnym świecie, oh. i musiałem od nowa zacząć D Dodajmy, że... Tak gra też na tym polega, tak że, że nie, nie da się jej przejść od razu i też czasem no nie wiem. I czasem też się... musisz się zdecydować na jakieś poświęcenia, znaczy tak, musisz przyjąć się takie na sytuację, że... że po prostu jest koniec i trzeba zaczynać od nowa, Tak nie? jest, czyli tutaj ona wiadomo, że wam robi autosave'y, bardzo często sami możecie też czy quick save czy po prostu zapis sobie zrobić de facto w dowolnym momencie. Natomiast jak wchodzicie na ten trzeci czy czwarty poziom trudności, to tam już gra błędów nie wybacza, ile jeszcze na tym Poziomie oficera, raz na jakiś czas, jak jakąś pomyłkę zrobisz, czy rzeczywiście w nieodpowiedniej kolejności nie wyantycypujesz tego, co się dalej może w grze wydarzyć, to ta gra ci to wybaczy. No to na tych wyższych poziomach trudności już absolutnie ci ta gra ani jednego błędu nie umorzy i może się tak skończyć, że jak będziesz już powiedzmy w połowie kampanii, czy nawet pod koniec kampanii, to skończy się na tym, że będziesz musiał zaczynać od samego początku. Czyli gra jest trudna. Ale to nie jest tak, że próg wejścia do tej gry jest tylko i wyłącznie dla jakichś starych wyjadaczy, cywilizacji, heroesów. Jest to trochę, dlatego mi się tak ta gra spodobała. Jest to trochę po prostu Excel do grania. Hmm, okay. Czyli masz y, konkretny poziom produkcji, konkretny poziom zużycia pewnych surowców. Tych surowców też no nie ma y, nieograniczonej y, ilości, więc cały czas musisz tą ekspansję y, budować. Natomiast też nie możesz jej budować tak bez opamiętania, bo nagle ta liczba mieszkańców twojej, y, twojej osady stanie się tak duża, że nie będziesz w stanie ani ich ogrzać, ani wyżywić, i po prostu zaczną umierać, co no, będzie powodowało ten niepokój, niezadowolenie pozostałych mieszkańców osady. Y, nie ma się trochę um, co temu dziwić. No tak jak w prawdziwym życiu, jakby tu w Polsce zaczęli ludzie umierać w trakcie pandemii koronawirusa, no to też ludzie pozostaliby się zbuntowali. Ale nie, nie wydarzyło się tak. Nie, to nie u nas. Się. To nie u nas. To tylko we Frostpanku. Cały czas w dzisiejszym tutorialu mówimy o Frostpunku, którego Łukasz ugrywał dla Was na Pccie i przypominamy, nadal gra dostępna. Znaczy, nie nadal, bo jak słuchacie w podcaście, to już może być. Na Xboxie chociażby. Możecie możemy. tego słuchać w 2058 roku, na przykład. Ciekawe, A, tak. czy ktoś tak sobie odwinie na przykład Frost, Frostpunka 2, bo będzie wychodziła czwórka albo piątka. Albo 52. dwójka. Pięćdziesiątka dwójka, nieważne. W, w każdym razie, na ten moment, kiedy to nagrywamy, to gra dostępna jest tylko na PC, ale porty są przygotowywane również na konsole. Powiedzieliśmy dużo dobrych rzeczy, czy są jakieś rzeczy złe? Takie w sensie, że, że cię wnerwiły, rzuciły ci się w oczy od razu, albo stwierdziłeś, że. Tak, że on nie jest jedynką. Okay. <laughs> Bo tak jak powiedziałem na początku naszej recenzji, to może być plus dla niektórych, a to może być minus dla pozostałych. Jedynkę wymuciłem po prostu tak bardzo, jak się da, chyba już nie zostało mi tam nic więcej do odkrycia. Oczywiście na wszystkich najtrudniejszych poziomach trudności jak najbardziej. Nie będę tutaj takim kozakiem, że będę mówił, że wszyscy w każdej osadzie mi przetrwali, ale osada jako całość przetrwała, byłem w stanie te scenariusze wygrać. Jeżeli chodzi o dwójkę i tutaj chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, że ona jest dostępna tylko na, na konkutery, ja grałem na Intelu 7-11 Intelu generacji. RTX 2070 i no raczej te detale gry graficzne musiałem zmniejszać niż to okay. co tutaj mi komputer zaproponował. Frostpunk 2 jest zrobiony na silniku Unreal 5. No dobra, ale to gra około strategiczna, no. Ale w momencie, kiedy masz kilkanaście tysięcy ludzi w tej no, swojej dobra, podstawowej okay. osadzie, gdzieś tam osady mhm. pobudowane i to wszystko jakby sobie funkcjonuje w międzyczasie ta moc obliczeniowa. Na pewno tutaj za dużo mocy obliczeniowej do tej gry nie będziecie mieli, a dodatkowo jak zaczniecie sobie na te poszczególne dzielnice robić zoomy, gra naprawdę wygląda ładnie, a przez to, że ten czas gry jest zmieniony, czyli jakby nie masz tego podzielonego na doby tylko masz to podzielone na dni i na tygodnie, to ona rzeczywiście widzisz, jak to wszystko szybko tam chodzi, tak jakby to działo się rzeczywiście w jakimś dużym przyspieszeniu. Na pewno ona jeszcze będzie optymalizowana, więc może się okazać, że za miesiąc, za dwa, czy na początku 2025 roku. Te wymagania sprzętowe y, troszeczkę złagodnieją, no w tej chwili y, rzeczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o kartę grafiki, no to tylko i wyłącznie ta wyższa półka, na no 2070 to w tej chwili już nie jest jakaś absolutnie nowa karta grafiki, ale y, obsługująca RTX, czyli ten Ray Tracing, y, który ja sobie w tej grze no, musiałem wyłączyć, mimo że karta powinna go obsłużyć... Y, to jednak ze względu na płynność, żeby te 60 klatek na sekundę, przynajmniej zachować, żeby się jakoś tam przyjemnie i płynnie grało. I to byłby chyba jeden z niewielu minusów który ja tutaj Frostpankowi zarzucę, bo tak jak właśnie ty jesteś zdziwiony, że no gra strategiczna, gdzie tam tylko coś budujesz, gdzie tam coś no nie, robisz, no a dobra. takie wymagania no się robią, a wymagania się nagle robią jak rzeczywiście do jakiegoś nowego RPG -a. o ile na tym komputerze jak odpalałem na przykład Starfielda czy nowego Assassina i raczej pod te wyższe wartości graficzne mogłem sobie grę ustawić, no tutaj Frostpunk mi takiego luzu nie dał. I mimo że gra jest o zimie, to komputer rozgrzewa się tak, <laughs> że rzeczywiście robi się czuć, czuć ten generator, tak jest. Może to było, było celowe. Spojrzałem sobie na nasz ulubiony portal, czyli Metacritic.com, gdzie Frostpunk według recenzentów 82 recenzje. Słuchaj, na ten moment 86 punktów z garnia. Całkiem giarnia. wysoko. No. Jeśli chodzi o Gracze 177 retencji i ocena 7,7. 7. I to bardzo podobnie jak na Steamie, czyli raczej są w większości pozytywne opinie właśnie w tym przedziale 7,8 yy, na 10. Yy, nie jest to na pewno gra roku i nie będzie grą roku. Ona na pewno też nie jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w grach ekonomicznych, w City Builderach, to tutaj po prostu się będzie męczył, bo nie będzie w stanie gdzieś tych kolejnych e, progów milowych w tej grze przeskoczyć i się rozwijać, a ja domyślam się, jak może być frustrujące cały czas zaczynanie od początku, bo też w jedynkę e, tak zaczynałem grać, że rzeczywiście co i już musiałem do początku wracać, bo jakąś tam niefortunną decyzję podjąłem, która mi cały mój misterny plan wyrzucała do śmieci. E, Frostpunk w ogóle na ten moment sprzedał się już w, e, w 400 tysiącach egzemplarzy. No tak, ładnie, tak przynajmniej podaje Eleven Bit Studio, jak na grę dosyć specyficzną, tak jest nazwijmy. z tych raportów, które oni podają, wychodzi na to, że koszt produkcji gry już dawno się zwrócił no na okay. tej sprzedaży. Pamiętajcie, że my tą recenzję robimy na początku października 2024 roku, więc ta sprzedaż pewnie też będzie rosła cały czas. No dobrze, to z tym was zostawiamy. Wiecie, kiedy sięgać po. Panka, kiedy po niego. Nie sięgać, mimo tego ja no, muszę przyznać, że tupię nogami i wyczekuję, kiedy on pojawi się w porcie konsolowym, żebym mógł sobie w dwójkę popykać, bo jedynka to naprawdę zacny tytuł o, był. Jak ona będzie zrobiona słuchajcie, pod konsolę i macie konsolę, to rzeczywiście powinna na nich pięknie hmm. wyglądać, bo tam to już nie ma zabawy ustawieniami graficznymi, tylko tak jak no grę chcieli przedstawić twórcy, to sobie ją tak zobaczycie. Łukasz Barwiński, Kamil Michałowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa! Cześć.